Witam, witam po raz kolejny. Dzisiaj jak zwykle spojrzymy sobie na jakieś urządzenie, a będzie to tym razem taka oto słuchawka Bluetooth. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to, jak już wcześniej wspomniałem, słuchawka Bluetooth bezprzewodowa, która została zakupiona w popularnej sieci sklepów Oshowon na dzień 9 lipca 2020 roku w kwocie 56 zł i 90 groszy. Do słuchaweczki oczywiście otrzymujemy tutaj taki kabelek USB, za pośrednictwem którego po prostu możemy naładować to urządzenie. Tutaj mamy taki zaczep, możemy to śmiało sobie tutaj tak powiesić, dołączyć do ucha dzięki temu. Mamy tutaj przycisk, za pośrednictwem którego włączamy oraz wyłączamy to urządzenie. Możemy też oczywiście odrzucić rozmowę, a jeśli chodzi tutaj o zwiększanie i zmniejszanie głośności, to sterujemy sobie za pomocą telefonu. Oczywiście komunikujemy się tutaj za pośrednictwem Bluetootha, musimy mieć w telefonie włączony Bluetooth. Słuchaweczka została wykonana w dużej mierze z poliwęglanu. Tutaj mamy zawarte informacje Jabra, dokładny model to Jabra BT2045. No i za chwilkę sobie to sprawdzimy, jak to funkcjonuje. Tak jak mówię, włączamy teraz słuchaweczkę, powinna nam się pojawić niebieska dioda. O, teraz słuchaweczka działa. Teraz wystarczy po prostu tylko włączyć tutaj Bluetooth. A jak chcemy wyłączyć tą słuchaweczkę, to po prostu przez około 5 sekund przytrzymujemy ten przycisk. Szybko zamruga i mamy słuchaweczkę już wyłączoną. Bardzo fajna sprawa, przede wszystkim pożyteczna w dużej mierze dla kierowców oraz też dla innych osób. Z całą pewnością zastąpi nam tutaj klasyczne słuchawki, które wielokrotnie nam potrafią się tutaj poplątać i tracimy jednym słowem nerwy. No dobrze. Odpalimy sobie to urządzonko i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Ok, teraz załączymy sobie Bluetooth w telefonie. W moim przypadku z automatu już się zesparuje z tą słuchawką, ponieważ już wcześniej testowałem to urządzenie. No i proszę bardzo, piszę status. Połączono Jabra BT2045. Oczywiście słuchaweczka też musi działać, musi funkcjonować. Dobra, mamy teraz tutaj zesparowane te dwa urządzenia. Będziecie musieli się dobrze wsłuchać, ponieważ będzie bardzo cicho. No niestety słuchawki nie wepnę do telefonu, tak jak do ucha. Dobra, wybieramy jakiś numer. No i tak to, moi drodzy, się pokrótce prezentuje. Oczywiście, jeśli chcemy, żeby w naszej słuchawce było bardziej głośniej, to za pomocą właśnie telefoniku regulujemy sobie tutaj ustawienie głośności. Jeśli chodzi o akumulator, to akumulator ten jest tutaj wbudowany w słuchaweczkę i wytrzymuje on od 8 do nawet 9 godzin nieustannych rozmów. Jeśli chodzi tutaj o czas czuwania, to wynosi on nawet aż 480 godzin, co przekłada się nam na 20 dni. Tutaj mamy wejście do ładowania,
i za chwilkę podepniemy sobie to urządzenie i zobaczymy, jak to się będzie ładować. Jeśli chodzi o samo ładowanie, to czas tego ładowania powinien wynieść około 2 godzin. Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej tej słuchaweczce. Bardzo solidnie, bardzo ładnie jest ona wykonana, bardzo ładnie się prezentuje. Muszę to przyznać. Mam już przyszykowaną ładowareczkę i jeśli chodzi o samo ładowanie tego urządzenia, to jak będzie ono się ładować, to powinna się tutaj zapalić dioda. Natomiast po skończonym ładowaniu ta dioda powinna zgasnąć. Wtedy będziemy wiedzieć, że w zupełności urządzonko jest naładowane. No i proszę bardzo, słuchaweczka właśnie nam tutaj świeci. To oznacza, że jest właśnie ładowana. Moi drodzy, reasumując, słuchawka Bluetooth Jabra 2045 to jak dla mnie idealne urządzenie. Uważam, że bardzo fajne jest przede wszystkim dla kierowców oraz dla innych osób, które męczą się z tradycyjnymi słuchawkami, z tymi zaplątanymi kablami. Tym bardziej, że cena nie jest jakaś wygórowana, bo tak jak wcześniej mówiłem, zakupiłem ją za 56,90 zł. Także ja ze swojej strony jak najbardziej polecam tą słuchaweczkę i będę się tym samym z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.